kochani, witajcie w ulubieńcach listopada. To jest niesamowite, że ten czas tak szybko leci i mamy koniec roku. Wyobrażacie sobie, zaraz, za chwilę zaczyna się vlogmas. Tak, tak, będzie vlogmas w tym roku, ale to jest po prostu... Ja nie wiem, gdzie ten rok przeleciał. Niedawno było poprzednie Boże Narodzenie i mi to po prostu tak... Dobra, kochani, to przechodzimy do ulubieńców listopada. Pierwsza rzecz, produkt pielęgnacyjny do ciała. Wydaje mi się, że większość z Was już słyszało o tej marce. Tutaj nam się aparat tak nie chce, no bądź dobrym aparatem i pokaż. O, dziękujemy bardzo. To jest peeling kawowy Body Boom. To jest akurat zapach kokosowy. I ja po prostu, wiecie co, jak teraz go mam i go trzymam tutaj otwartego, to mam ochotę na słodycze. On tak pięknie pachnie, że mi się kojarzy z jakimiś czekoladkami, pralinkami, czymś takim. Ale do rzeczy, on nie jest jadalny, niestety. Słuchajcie, to jest peeling do ciała Body Boom. I to jest to, co ja zawsze Wam powtarzam, co ostatnio Wam też mówiłam a propos złuszczania twarzy. Złuszczanie skóry, peelingowanie skóry, złuszczanie martwego naskórka to jest najlepsza metoda przeciwstarzeniowa. Jeżeli chcecie dbać o swoją skórę, a pamiętajcie, że pracujecie, nieważne ile teraz macie lat, to nie jest tak, że o, potem sobie kupię jakiś preparat przeciwzmarszczkowy i będzie ok. Nie, o skórę zaczynacie dbać, kiedy tak naprawdę zaczynacie w ogóle używać jakiejkolwiek pielęgnacji. I peeling to jest rzecz potrzebna i twarzy, i ciału w każdym momencie Waszego życia. Trzeba złuszczać martwy naskórek, bo to działa na skórę odmładzająco, bo to pobudza nowy naskórek, pobudza skórę do produkcji kolagenu, do produkcji, do odnawiania się samoistnie. Poza tym też poprawia wygląd naszej skóry, bo skóra nie jest szara, nie jest zmęczona. Czasami dziewczyny mają jakieś problemy na przykład z zatkanymi porami czy z trądzikiem, bardzo często na plecach, z jakimiś wypryskami. Bardzo często to jest spowodowane właśnie tym, że nie złuszczamy tego naskórka. Pamiętajcie, że też na przykład myjąc włosy i spłukując je, to ten cały brud i wszystkie te preparaty spływają nam właśnie po dekolcie i po plecach i bardzo często tam zostają. Więc peeling to jest to, czego powinnyście używać. Do tego ten peeling ma takie, tutaj producent obiecuje, że po 3 tygodniach zauważycie efekt, jeżeli chodzi o celulit, o rozstępy i o takie ujędrnienie naszego ciała. I powiem Wam, że naprawdę faktycznie ja widzę różnicę, oprócz tego, że skóra jest taka ładna, rozświetlona, no taka zdrowsza po prostu, lepiej wygląda. To też jest taka bardziej taka, nie wiem, zbita, jędrna. Ja tego używam pod prysznicem. Peelinguję sobie całe ciało, potem zostawiam na chwilę, potem spłukuję i nakładam oliwkę. Na mokre ciało nakładam oliwkę, wycieram ręcznikiem i już jestem ready. To jest też produkt dla takich leniuchów, bo jeżeli nie chcecie nakładać żadnego potem produktu na skórę ani balsamu, to sam ten peeling ma w sobie takie naturalne olejki, które zostawiają tą skórę już taką fajną, nawilżoną, nieprzesuszoną, bo niektóre peelingi są takie, że zdzierają nam tą skórę i ona potem jest taka lekko, wiecie, przesuszona, czasami też podrażniona. Tutaj nie ma tego efektu. Także naprawdę super działa. I tak, patrzę, czy tutaj coś jeszcze jest napisane. W ogóle to jest tak fajne, fajnie napisane. Za każdym razem, kiedy spotkamy się pod prysznicem, pomogę Ci wypielęgnować Twoje ciało i odczuć znaczną poprawę wyglądu skóry dzięki kofeinie zawartej w kawie. Doznać dogłębnego nawilżenia, odżywienia i wygładzenia naskórka za sprawą unikalnej kompozycji olejków. Złuszczyć i oczyścić skórę, dając Ci poczucie wyjątkowej miękkości, bla bla bla. Poczuć zwiększenie elastyczności i jędrności skóry spowodowane rewitalizującym działaniem witaminy E. Powiem Wam, że on naprawdę jest bardzo przyjemny w używaniu. Przepięknie pachnie. Ja Wam pokażę. Wygląda po prostu jak taka zmielona kawa. Tutaj jest chyba też sól himalajska, z tego co pamiętam. Nie wiem, czy będziecie w stanie to zobaczyć, boję się, żeby go nie wysypać. To naprawdę przepięknie pachnie. Są też te peelingi w różnych wersjach
zapachowych. Także ja Wam bardzo polecam, szczególnie, że teraz no ja też jakby wzmożyłam pielęgnację właśnie złuszczenia na skórkę tutaj dekoltu, bo zbliża się nasz ślub i nie chcę mieć, wiecie, chcę mieć ładną taką promienną skórę. Zbliża się Boże Narodzenie, imprezy gwiazdkowe, potem Sylwester i ostatnio Wam nagrywałam taki film z sukienkami, które sobie zamówiłam. Wiele z nich jest po prostu odsłoniętych i chcę też, żeby ten tutaj dekolt ładnie wyglądał i wszystko się pięknie prezentowało i naprawdę zobaczycie różnicę, to Wam gwarantuję. A tutaj w tych obszarach celulitogennych, że tak powiem, też już można skórę przygotowywać na wiosnę, lato i też sobie tutaj działać w tych obszarach, także dla każdego coś miłego. Jeżeli macie ochotę kupić ten peeling Body Boom, to mam dla Was kod rabatowy. Tutaj się wyświetli i wszystko będzie w opisie, kiedy, gdzie, jak możecie go użyć i dostać zniżkę, bo zawsze warto skorzystać, jeżeli macie ochotę go kupić, to po prostu z moim kodem będzie taniej. Dobrze, następna rzecz, coś, czego używam przez chyba ostatnie 2 miesiące, to jest to moje nowe odkrycie peeling, chciałam powiedzieć, podkład z Clinique Anti-Blemish Solutions. Bardzo to jest podkład, który ma działać w ten sposób, że nie będzie zapychał, nie będzie powodował wyprysków i ma być taki tolerancyjny dla skóry, która może jakoś źle reagować na używanie podkładów. Ja akurat tego problemu nie mam. Natomiast zauważyłam, że nie wiem, czy on ma jakiś składnik w sobie, nie kminiłam tego tak bardzo, od razu przyznaję się. Natomiast zauważyłam, że mi się wypryski pojawiają głównie po prostu przed okresem. To od kiedy go używam też, no zawsze jest coś takiego, że gdzieś tam coś mi wyskakuje, ale te zmiany są takie dużo mniejsze, dużo łagodniejsze i to nie jest jakiś jeden wielki, wiecie, wulkan, tylko nawet jak coś się pojawia, to jest takie delikatniejsze. Do tego ma bardzo ładne wykończenie, nawet Wy mi piszecie, on jest taki jakby... Jak skóra zaczyna się trochę przetłuszczać w ciągu dnia, to on się robi taki świetlisty. Ja już to powtarzam, nie każdemu będzie się ten efekt podobać. Natomiast to wygląda bardzo, bardzo ładnie, bo ta skóra jest, mimo że tutaj on teoretycznie nie ma w ogóle żadnych takich, producent nie obiecuje Wam takiego efektu, na mojej skórze on tak działa, że jest tak ładnie rozświetla i ta skóra wygląda bardzo naturalnie. A to, co dla mnie jest najlepszą zaletą tego podkładu, to to, że wystarczy naprawdę mała ilość, żeby pięknie wyrównać koloryt i pokryć wszystko na twarzy, co chcecie pokryć. I nie ma grubej warstwy, nie ma tapety, nie ma ciastka, minimalna warstwa wystarczy i ta skóra wygląda naprawdę dobrze, wszystko, co ma być ukryte, jest ukryte. Także to jest po prostu podkład rewelacja. Ja myślę, że ja go użyję w dniu ślubu. Mimo, że po prostu tak sobie po niego sięgnęłam i nie spodziewałam się, że w ogóle myślałam, że użyję tego Smashboxa albo Born This Way, których używam od 2 lat i są sprawdzone, a to jest po prostu taka rewelacja, że chyba go użyję w dniu mojego ślubu do makijażu ślubnego. Kolejna rzecz to jest maseczka Glam Glow pod oczy. Ona jest taka dziwna, bo wiecie co, ja się spodziewam, że to będzie coś takiego mega nawilżającego, mega takiego kremowego i tłustego. A nie, ja Wam już pokazywałam we vlogu kilka razy. Ona tak wygląda w takich śmiesznych, małych blistrach, nie wiem jak to inaczej nazwać. Więc fajnie, że to są takie jednorazowe porcje. Ma przedziwny zapach i wygląd, jest taka brązowa z jakimiś takimi dziwnymi, nie wiem, farfoclami. I ona Wam jakby zasycha na podoki, nakładacie ją, to jest napisane nałożyć na 3 minuty, wklep pozostaw na 3 minuty i zetrzyj. I ona tak dziwnie zasycha. Ja na początku nie byłam zadowolona, bo myślałam, że ona mi będzie przysuszała tą skórę czy coś. I ona tak dziwnie Wam zasycha, taką brązową plamę z jakimiś farfoclami Wam robi, zasycha na tej skórze. I zetrzeć jej się na mojej skórze po 3 minutach nie da, bo ona jest tak zaschnięta, że nie ma opcji, trzeba to zmyć. Ale ta skóra jest taka napięta, nawilżona i wszelkie w ogóle jakieś cienie, opuchlizny, wszystko Wam schodzi. To jest po prostu produkt, rewelacja. On nie jest tani, bo on kosztował 229 zł, a tutaj mamy 12 porcji tej maseczki pod oczy.
No nie jest to produkt tani ani ekonomiczny, ale naprawdę po tych płatkach z retinolem Shiseido to jest taka druga rzecz pod oczy, która mnie zachwyciła i bardzo gorąco Wam polecam. Mam jeszcze dla Was dwa zapachy. Michael Kors Sexy Ruby. Kolejny po Wonderlust zapach, który mnie oczarował. Zapach bardzo kobiecy, kobiecy, bo on ani nie jest słodki, ani nie jest kwiatowy, ani też by go nie nazwała takim sexy zapachem. Te zapachy Korsa mi się kojarzą po prostu z taką klasą, z kobietą, z klasą. Kobiecość, klasa, elegancja, tak. No i te zapachy są takie... Czuć je, ja dostaję w ciągu dnia komplementy, ludzie mówią, że je czują, ale one są takie nienachalne, nienarzucające się. To nie jest, wiecie, chmura, że wchodzicie i wszyscy, o wow, ale się wyperfumowała. Nie, one są takie nienarzucające się, coś, co ja bardzo lubię. A kiedyś byłam fanką Angela, Aliena, wiecie, a teraz już nie mogę, głowa mnie boli. I ostatnia rzecz, którą ją chciałam pożyczyć, polecić, to jest Gucci Bloom. I to są, opowiadałam Wam o tym we vlogach, że szukałam perfum na ślub. Chciałam mieć takie perfumy, których użyję, może nie to, że po raz pierwszy w dniu ślubu, ale jakby zacznę ich regularnie używać od dnia ślubu i to będzie taki zapach, który mi się będzie kojarzył ze ślubem. Bo mi się wydało to taką fajną jakby koncepcją i pamiątką, że potem jak będę używać jakiegoś zapachu, to będzie mi się kojarzył ze ślubem, z weselem i z tym dniem. I przewąchałam na mnóstwo zapachów. Zastanawiałam się, czy nie użyć tego Korsa Wonderlust, bo ten zapach bardzo mi się podoba i też bardzo mi pasuje, bo jest taki właśnie elegancki. No natomiast ja go już używałam bardzo długo, ja zaraz skończę tą butelkę 100 ml i nie chciałam, a chciałam taki zapach, który będzie nowy i będzie mi się kojarzyć tylko z tym dniem. No i długo nie mogłam się zdecydować, ale w końcu wybrałam Gucci Bloom. Już Wam pokazywałam ten kartonik, który jest przepiękny, który wygląda jak jakaś stara tapeta z buduaru. Flakon jest taki taki klasyczno-nowoczesny, że to jest flakon, który mógłby gdzieś stać, nie wiem, w latach 30., 40., ale też nadal jest nowoczesny. Tak, no, ten design jest mega prosty, taki minimalistyczny, ale jest piękny. Piękny jest kolor tego flakonu. To jest taka oblewana porcelana, nie wiem, to wygląda jakby to było porcelanowe i ktoś to zanurzył w farbie i wyjął ten korek po prostu. No, jestem zakochana, no i kupiłam te perfumy, chciałam ich też użyć jeszcze kilka razy przed ślubem, żeby na pewno się przekonać, czy to jest to, bo wiecie, psignięcie raz na rękę to jest zupełnie co innego niż noszenie tego zapachu na sobie i obawiałam się, że potem, nie wiem, może mi się ten zapach nie spodobać albo mnie męczyć, będzie boleć mnie głowa od niego, bo czasami tak jest, że zapachy nas po prostu męczą. I użyłam go 3 razy do tej pory, jest przepiękny, on jest kwiatowy, jest kobiecy, jest elegancki. Jest taki i na wieczór, i na dzień. To nie jest jakiś taki zapach, który nadaje się tylko na wieczór. Taki dzienno-nocny może być. I po prostu nie umiem Wam powiedzieć, czym to pachnie. Jest bardzo oryginalny, bardzo taki nieoczywisty. Nie jest słodki, jest taki czysto kwiatowy, bym powiedziała. Nie wiem, no bardzo mi się ten zapach podoba. I bardzo się cieszę, że go znalazłam, bo nie wiem, co bym wybrała, gdyby nie to. Także to byli... Aha, i jeszcze serial. Serial to jest Grace alias Grace. Ja wiem, że Wam mówiłam, że to jest chyba tytuł Grace i Grace, albo Grace and Grace, nie. Grace alias Grace. Na Netflixie on ma chyba 6 odcinków. Jest mega wciągający, jest taki trochę dziwny, trochę straszny, trochę niepokojący. Taki nieoczywisty, po prostu nieoczywisty, na podstawie powieści Margaret Atwood, bardzo specyficzny klimat, taki psychologiczny, na pewno.
pewno to nie jest też taki super śmieszny, jakiś łatwy, przyjemny serial, a raczej taki dający do myślenia, do zastanowienia się, mimo że rzecz się dzieje w XIX wieku, to myślę, że te treści są nadal aktualne i dotykają kobiet nadal w takim samym stopniu. Tak, bardzo Wam polecam, jeżeli chcecie dobry serial, taki, który zostaje w pamięci, który każe się zastanowić i przemyśleć sobie pewne rzeczy, to ja Wam go bardzo serdecznie polecam. Dobra, kochani, już 15 minut gadam, także ja uciekam. Dzięki za oglądanie, linki do wszystkich rzeczy oczywiście będą pod spodem. Uciekam, dzięki, trzymajcie się ciepło, buziaki.